Czasami kopiąc w jaskini słyszycie dziwne, straszne dźwięki, ale czy wiecie, że tak naprawdę skrywają one historię katastrofy górniczej? Katastrofy, która przydarzyła się górnikom w trakcie pracy w kopalni. Przeczesując internet, na Minecraft Wiki znalazłam opis każdego odgłosu, który słyszymy podczas kopania w jaskiniach. Zaczęłam szukać dalej i znalazłam teorię o dźwiękach jaskiniowych, która powstała około 2-3 lata temu. Stworzono o niej parę filmów, zarówno na polskim, jak i na zagranicznym YouTubie. Jednak od tego czasu trochę się pozmieniało w Minecrafcie. Aktualizacje dodały nowe moby i struktury. Analizując materiał, który zebrałam, odkryłam coś nowego. Dzisiaj przedstawię Wam moje wnioski i własne teorie, jak doszło do wypadku w kopalni. Zacznijmy od górników. Społeczność stworzyła mnóstwo teorii o cywilizacjach, które żyły na świecie Minecrafta przed pojawieniem się gracza. Zgodnie z tymi teoriami, to cywilizacje zbudowały m.in. piramidy oraz świątynie. To oni stworzyli szyby kopalniane, które dziś spotykamy na świecie. Pracowali w nich górnicy, którzy zajmowali się wydobywaniem surowców. Dziś kopalnie są opuszczone, więc dlaczego górnicy opuścili kopalnię? Odpowiedź jest w jaskiniach. Na początku przeanalizujmy pierwotną teorię o dźwiękach jaskiniowych. Zgodnie z nią, jeśli odtworzymy po kolei wszystkie dźwięki, które słyszymy w jaskiniach, usłyszymy historię wypadku górników. Posłuchajmy ich. Pierwszy dźwięk. Według teorii jest to gwizdek kolejowy, sygnał ostrzegawczy przed niebezpieczeństwem dla górników. Alarmy są uruchamiane, jeśli ma wystąpić jakaś awaria lub tragedia. Pracujący górnicy używają sygnału dzwonka, aby ostrzec innych. W drugim dźwięku słyszymy anielskie śpiewy, oznaczają zbliżającą się śmierć górników. W trzecim dźwięku słychać odgłosy wagonika jadącego po torach. Dźwięk jest zniekształcony przez pogłos w jaskini. W czwartym dźwięku słyszymy echo katastrofy, a dokładniej wagonu, który rozbił się o coś lub kogoś. W piątym dźwięku słychać odgłos drugiego wagonika, który próbuje wyhamować, zanim zderzy się z pierwszym wagonem. Szósty dźwięk to silnik wagonika lub próba wyhamowania. Siódmy dźwięk ukazuje atmosferę, jaka panuje w kopalni. W ósmym dźwięku słyszymy ostatni oddech górnika. Dziewiąty to dźwięk wykolejonego wagonika. W dziesiątym dźwięku słyszymy pisk hamulców wagonika przy hamowaniu. W jedenastym dźwięku słychać odgłosy kolejnych wagoników. Jadą z dużą prędkością i zmierzają wprost do miejsca rozbicia pierwszych wagonów. Dwunasty to dźwięk skał spadających na wagonik. W trzynastym dźwięku słyszymy wiatr odbijający się echem w kopalni. W czternastym dźwięku słychać syczenie creepera przed wybuchem. Znalazłam informację, że spektrogram tego dźwięku ukazuje twarz creepera. Stwierdziłam, że to sprawdzę. I faktycznie, na spektrogramie dźwięku 14 jest twarz creepera. Przejrzałam też inne dźwięki w spektrogramie, jednak nic nie znalazłam. Piętnasty dźwięk to wybuch creepera. W szesnastym dźwięku wagonik zderza się z pozostałymi wagonami. W siedemnastym dźwięku wagoniki uderzają w główny wagon i zabijają górników. Katastrofa. Osiemnasty to dźwięk kolejnych wagoników uderzających w miejsce katastrofy. Ostatni dźwięk, 19, jest najbardziej tajemniczy ze wszystkich. Według teorii sprzed 2-3 lat na nagraniu jest Creeper, Herobrine, Enderman lub po prostu echo fali uderzeniowej. Jednak według mnie jest to coś zupełnie innego. Teraz przejdźmy do mojej teorii. Po pierwsze, podzielmy dźwięk 19 na dwie części. Pierwsza i druga.
Część pierwsza faktycznie może być echem fali uderzeniowej, jednak ja uważam, że jest to zniekształcony dźwięk portalu. Porównajmy dźwięki portali do Netheru i Endu do początku nagrania 19. No cóż, niestety nie są podobne, jednak może to nie portal do Netheru ani do Endu, a inny. A mowa tu o portalu w Ancient City, miasta, które zostało dodane w aktualizacji 1.19. Na samym środku tego starożytnego miasta jest rama, która wygląda jak portal do innego, nowego wymiaru. Niestety gracz nie może jej odpalić, ale jeśli ktoś lub coś potrafi odpalić portal, moim zdaniem jest duże prawdopodobieństwo, że na początku nagrania 19 słyszymy dźwięki nowego portalu z Ancient City. Teraz zajmijmy się drugą częścią nagrania. Creeper wydaje z siebie syk, więc to nie on. Herobrine raczej nie mówi, tylko przygląda się graczom. Zresztą jest on tylko legendą, a nie mobem w grze. Analizowałam dźwięki Endermana i najbardziej zbliżony jest odgłos, kiedy Enderman atakuje gracza. Jednak moim zdaniem to też nie to. Więc co to za dźwięk? Według mnie to Warden, czyli nowy mob dodany w 1.19. Przysłuchajcie się. Teraz końcówka dźwięku 19. Teraz pomruki Wardena. Występuje tu charakterystyczne warczenie. Dodatkowo porównałam dźwięki skalkowego katalizatora, bloku, który został dodany do gry razem z Wardenem. Doszłam do przełomu w moim śledztwie. Niektóre dźwięki jaskiń, czyli numer 4 i 13, przyspieszone o 250%, brzmią podobnie do dźwięków katalizatora. Przysłuchajmy się. Dźwięki katalizatora. A teraz dźwięk 4 i 13 przyspieszono o 250%. Podsumowując, według mnie dźwięki jaskiniowe mają dużo wspólnego z Wardenem i blokami występującymi w Ancient City, czyli skalkiem. A może górnicy natrafili w kopalni właśnie na skalk? Jeśli nigdy nie widzieli tego bloku, prawdopodobnie byli przestraszeni i zdezorientowani. Jednak jak wyglądała katastrofa i dokładny przebieg zdarzeń? Górnicy jechali w wagonikach do pracy. Pierwszy górnik zauważył skalk i dał sygnał o niebezpieczeństwie. Jednak nie potrafił wyhamować. Wagonik uderzył o blok skalku. Tutaj musimy się zatrzymać. Jest pewna nieścisłość. Generujący się skalk nie jest w stanie zamienić torów. Więc co się stało? Są dwie opcje. Pierwsza, rozrastający się skalk jakoś naruszył strukturę kopalni, przez co tory zostały zniszczone i wagonik się wykoleił. Druga, górnik zobaczył skalk i przestraszony wykoleił wagonik. Druga opcja jest bardziej prawdopodobna. Więc od początku. Pierwszy górnik zauważył skalk i dał sygnał o niebezpieczeństwie. Przestraszony wykoleił wagonik, górnik jadący za nim próbował wyhamować, lecz nie udało mu się. Wagonik z drugim górnikiem rozbił się, przez co górnik umarł. Do miejsca zmierzały kolejne wagony z górnikami. Na rozbite wagony spadły skały. Na torach pojawił się creeper, który wybuchł. Reszta wagoników z górnikami uderzyła w miejsce wypadku. Katastrofa. Nawet jeśli jakiś górnik przeżył, to zaraz spotka go szybki koniec. Koło skalku było skalkowe wrzeszczydło. Zostało aktywowane przez wibracje dźwiękowe katastrofy. Spod ziemi wyszedł najsilniejszy mob w Minecrafcie – Warden. Teoretycznie wszystko się zgadza, ale tu pojawia się jedno pytanie. Skąd skalk pojawił się w kopalni? Skalk rozrasta się, jeśli mob zostanie zabity koło skalkowego katalizatora. Ale czy gracz musi zabić moba? Sprawdziłam to i okazało się, że nie. Jeśli Warden zabije moba, to też generuje się skalk. Nadzorca, czyli Warden, zabija każdego moba, którego usłyszy, z wyjątkiem innego nadzorcy. Może Warden zabijał moby i tak generował skalk? Oznaczałoby to, że pojawił się on przed katastrofą, a nie po całym wypadku. Dlaczego? Już tłumaczę. Skalkowe wrzeszczydło respi nadzorcę tylko jeśli zostanie aktywowane przez dźwięk. W pierwszej teorii to dźwięki katastrofy spowodowały aktywację wrzeszczydła. To jak pojawił się Warden? I tu pojawia się moja kolejna teoria. A co jeśli dźwięki jaskiń nie są chronologicznym ciągiem wydarzeń? Może dźwięk 19 tak naprawdę jest początkiem i przyczyną całego zdarzenia? Na początku nagrania słyszymy odgłosy portalu. Portalu, który jest w Ancient City. To przez niego skalk przedostał się do naszego świata i przez niego przeszedł Warden. Jednak czy to możliwe? Okazuje się, że tak. Na świecie generują się struktury, które na to wskazują. A chodzi tu o zniszczone portale do Netheru. Zauważyliście, że koło portalu jest Netherrack? Wygląda to, jakby jeden wymiar przedostawał się do drugiego. Czyli Nether do Overworlda. Dodatkowo
liście FPS znajduje się pomysł, aby jeden wymiar mógł przenikać do drugiego. Jest to lista, która została opublikowana przez Mojang i zawiera propozycje społeczności, które są często sugerowane przez graczy i istnieje niewielka szansa, że zostaną wprowadzone do gry. Gracze zaproponowali przenikanie jednego wymiaru do drugiego. Mojang tego nie odrzucił, tylko dodał na tą listę, co oznacza, że może kiedyś doda to do gry. Myślę, że Skalk i Nadzorca pojawili się w naszym świecie za sprawą portalu. Widać to też w Ancient City. Kiedyś to miasto mogło tętnić życiem. Teraz wygląda jak zainfekowane Skalkiem. Kiedy Nadzorca przeszedł przez portal, zaczął zabijać moby i generować Skalk. Chodził po jaskiniach i zwabiony dźwiękami jadących wagoników poszedł w stronę kopalni. To na niego wpadł pierwszy wagon. Dalszą część historii już znamy. Podsumowując, górnicy pracowali w kopalniach długo przed pojawieniem się gracza na świecie. Opuszczali oni kopalnie w pośpiechu, bo bali się czegoś. I tutaj dochodzimy do najważniejszego wniosku. Bali się Wardena, najmocniejszego moba w Minecrafcie. Warden wyszedł z portalu w Ancient City. Jednak nie wiadomo, kto stworzył portal i go otworzył. Nieświadomi górnicy zaczęli spotykać Nadzorcę. Dochodziło do wypadków, takich jak ten, który słyszymy w dźwiękach jaskiń. Górnicy byli zabijani przez Wardena. Ci, którzy przeżyli, musieli opuścić swoje kopalnie. Gdzie poszli i co się z nimi stało, to już historia na kolejny odcinek. Ale wiecie, to tylko moja teoria. Jednak jeśli jest prawdziwa, to Mojang albo od początku, od dodania pierwszych odgłosów jaskiń, miał już zaplanowaną historię wypadku górników, albo w trakcie aktualizacji, dodając dźwięki, na bieżąco tworzył historię katastrofy. No jest jeszcze trzecie wyjście. Może po prostu za dużo gram w Minecrafta i nie mam co robić, więc wymyślam niestworzone historie. A wy, co myślicie o mojej teorii? Dajcie znać w komentarzach i napiszcie, czy chcecie więcej takich odcinków.